Świat górny zwany prawium odpowiada za nasze myśli, poglądy i idee. Według wierzeń słowiańskich jest to świat boski. Odpowiada mu kolor biały, będący symbolem światła i życiowej energii wszechświata. Świat prawi odzwierciedla naszą przyszłość. W ciele odpowiednikiem tego świata są głowa i szyja. Świat średni to jawia, czyli świat przejawiony. Świat ludzi, zwierząt i roślin. Innymi słowy, to rzeczywistość, jaką widzimy na co dzień. Kolorem odpowiadającym temu światu jest czerwony, kojarzony z krwią, ogniem, życiem. Świat średni odpowiada za uczucia i emocje oraz odzwierciedla naszą teraźniejszość. W ciele świat ten reprezentowany jest przez klatkę piersiową. Świat dolny to nawia, świat przodków, a także świat żywiołów i archetypów. W wymiarze ziemskim jest to energia działania, jego kolorem jest czarny. Nawia to siła tego, co niepoznane i nieuświadomione. To pociąg do przeszłości, ale jednocześnie proces przygotowywania martwej materii do nowych narodzin i żywej materii do śmierci. W ciele świat ten odpowiada obszarowi od pasa w dół. Zmiana. Świat górny, krąg szósty. Jestem gotowa na zmianę w swoim życiu i nadaję im pozytywny kierunek. Otrzymuję jasny obraz rozwoju sytuacji, w której jestem i czuję potrzebę i chęć działania. Obfitość. Świat średni, krąg drugi. Żyję w dostatku i poczuciu bezpieczeństwa finansowego. Cieszę się z obfitości i urodzaju w moim życiu. Wiedza rodu. Świat dolny, krąg trzeci. Odkrywam w sobie połączenie z pamięcią rodu, co daje mi dostęp do wiedzy i pozwala dzielić się nią z innymi.
granice. Świat górny, krąg dziewiąty. Czuje wewnętrzną stabilność i równowagę. Z łatwością rozpoznaje, które myśli i uczucia należą do mnie. Potrafię zadbać o swoje granice i uszanować granice innych osób. Otwarcie. Świat średni, krąg pierwszy. Potrafię otwarcie mówić o swoich uczuciach i to pomaga mi zjednywać ludzi. Życie towarzyskie i współpraca z innymi przynosi mi radość i poczucie spełnienia. Prowadzenie innych. Świat dolny, krąg czwarty. Potrafię dostrzec i wykorzystywać potencjał, jaki niosą za sobą trudności. Przyciągam potrzebnych ludzi i prowadzę ich tak, abyśmy osiągnęli cel, który będzie służył wspólnemu dobru. Uzdrowienie. Świat dolny, krąg ósmy. Otwieram się na umiejętność uzdrawiania siebie i innych ludzi. Rozumiem, że uzdrowienie może przyjść tylko wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi.